Strategia rozwoju rynku kapitałowego szczególną wagę kładzie właśnie na kwestię wzmocnienia zaufania do rynku kapitałowego. To szczególnie ważna kwestia, ponieważ jak to w życiu bywa, zdarzają się sytuacje czy na giełdzie, czy na rynku kapitałowym, które podważają tą wiarygodność, zaufanie. I jest rzeczą oczywistą, że takie duże spółki Skarbu Państwa jak Orlen przykładają szczególną wagę do kwestii sprawozdań finansowych, raportowania, szkoleń, pewnego ładu korporacyjnego, czy strategii zrównoważonego rozwoju, czyli które uwzględnia przecież te kwestie ekologiczne również. No ale zawsze tym czynnikiem najistotniejszym są ludzie, czyli ludzka uczciwość, ludzkie kompetencje, wiedza, bo łatwiej o to zaufanie na rynku do ludzi kompetentnych, do ludzi, którzy przechodzą specjalne dodatkowe szkolenia, którzy przykładają szczególną rangę do budowania fachowych zespołów. I my taką ekipę ludzi fachowych, ambitnych, mających koncepcje i wizje rozwojowe w Orlenie właśnie mamy. Na pewno też większe zaufanie jest do tych podmiotów na rynku kapitałowym, które mają jakąś ugruntowaną już pozycję. Są od lat, są obecni w naszym codziennym życiu. I bez względu na różne zawirowania rynkowe, czy związane z kwestiami zdrowotnościowymi, jak w tej chwili, ludzie nie przestaną korzystać ani z samochodów, ani nie przestaną latać samolotami. I szczególna rola takiej dużej spółki na rynku, która reaguje w sposób elastyczny również na pewne nadzwyczajne sytuacje. Choćby to jest to zobowiązanie Orlenu, że podejmie produkcję tych środków septycznych, które służą odkażaniu po prostu. To jest dowód na nie tylko elastyczność, ale również na uwzględnianie tego czynnika społecznego, zdrowotności obywateli, bezpieczeństwa, a bezpieczeństwo to również zaufanie właśnie. Stąd też wydaje się, że wielokrotnie nagradzani jesteśmy jako duża spółka za takie bardzo profesjonalne podejście i uczciwe podejście do klienta, do akcjonariuszy, do udziałowców.